No, jesteśmy po kolacji i kotki brykają. Wiaterek dmucha, dzwoneczki dzwonią, gong. Albineczka się tam położyła. O. Dałem, rozdrobniłem korpusy kotkom, no i maluchy przyleciały też na korpusy i się najadły, że hej, o, zobaczcie, na drzewo skikają. Szalone Messerschmitty. Nastawiałem tutaj, jak widzicie, upakowałem tego, ile się dało, tak po jednym, no i zagraciło się całkowicie, no, ale to okazuje się, że dla kotków to jest raj, bo to jest tyle zakamarków teraz do chowania, do biegania, latania, skakania, że hej, tu jeszcze położyłem materac, miękki, one lubią na takim miękkim, o, teraz jak wywijają. No to mamy 3, a jeszcze 2, gdzie się nam podziały, kiciulki. A, tam dyda ciągnie któryś. Który dyda ciągnie? Oj, zdaje się, że to oba ciągną dyda. Tak. O, zobaczcie, zgniót. Oba ciągną dyda. O, proszę. Maja, a albineczka ją liże. Proszę, jak ją to liże. No pięknie. A z drugiej strony? Drugi. To który to jest? To jest, muszę uważać. Jest. A to tam jest Zyzio. Bo tutaj jest Kajtuś i Urwis. Tutaj mało równowagi nie straciłem. To tutaj Zyzio dyda ciągnie. O. Idzie. Ciągną. No. Ale liże ją, ale liże. Proszę. Mamuśka, o. Co tam podgryzasz? O, tu słyszę, jakiś się skrabie. No, wszedłem, kochani, ale teraz wyjść z tego to, kurczę, niezbyt łatwo jest. Muszę uważać. Się bawią. Położyłem na tym miękkim. No to im to pasuje. Można położyć mięciutko i można brykać, fikać. Tam któryś w pudełku. Gdzie on tam jest? A tu jest. Jasieńka w pudełku rozrabia. Pudełko się trochę zarywa. No, a te tu wygibusy. Bo ci się w głowie zakręci. Kręci się jak korkociąg. Tygrysy. Proszę, jak niedźwiedź. Jak niedźwiedzie. Na dwie łapy staje, żeby większy i groźniejszy być.
przyjemny wiaterek. Także odpowiednia pora, żeby brykać. Jest. O, albineczka. Już cyca skończyła dawać. Koniec cyca. Czas rozrabiania. Poszła. No, muszę wyjść stąd. Wyjdę na zewnątrz. Dzisiaj mamy 20.08. O, dzisiaj taki krzyż przykręciłem. Wzorowany chyba na ikonach prawosławnych. Widziałem, jak rozdrabniałem kości tutaj, że tam przy płocie był kotek taki jak Julia, ale on chyba przyjdzie tutaj jeść. O, zobaczcie, tu kości są rozdrobnione, te z którego tam mięsa już mi się nie chciało, nie dało odczepić, a tu jest same miękkie. No i dzisiaj, kochani, przyszła żywołapka. O, proszę, jest. Ona ma 50 cm długości, 20 cm szerokości, wysoka na 26. No, bo jak mówiłem, tamtą większą, 82 cm, to pan weterynarz ode mnie, że tak powiem, odkupił w zamian za opłatę za kastrację szramka. A ja kupiłem mniejszą, akurat na koty, kuny, szczury, za 47 zł. No plus kurier 9 zł. Także 58 zł. No, to jest poręczniejsza, mniejsza, fajna. No, muszę z kolei opowiedzieć, jaką nieprzyjemną rzecz tutaj mi zrobiono. O, tutaj widzicie, krzesło jest. Ono jest przykręcone na 3 śruby, żeby mi ci alkoholicy nie brali i nie przystawiali tam do płota, żeby później skakać przez płot i po wódkę czy piwo do sklepiku. No to wyrwał. O, tu było przykręcone tą stroną, widzicie? Wyrwane. Ale nie wyniesione, tylko rzucone krzesło. To było jedno, a drugie to. Ta pochylnia tutaj też była przykręcona, ale tak, ja tyle, żeby nie spadłem na jedną śrubę. No to też wyrwał te deski, rzucił gdzieś tam. No co za jakieś draństwo. Widzicie. Zawsze się znajdzie jakaś gnida, której coś przeszkadza. No. A maluchy już tutaj latają. Już tu latają. A już są 4. Ja to się zawsze śmieję, jak one podskakują. To mnie śmieszą. To jest takie pocieszne, rozkoszne. O, już leci. Maja też tam leci. Już jest za tym grillem. O, proszę, już pod. Widzicie? Jest. Tak słyszą mój głos, no to idą. Tak jak te inne kotki, jak dorosłe. Garną się do człowieka.
No dzisiaj było troszkę chłodniej, nie było tak gorąco. No, Albineczka idzie. Chodź, kiciulka. Chodź, kicia. Mamy wszystkie pięć. Mamy wszystkie pięć. I mamy Albineczkę i Basiorka jeszcze u góry. Z góry patrzy dziadek. No, taki dziadek jak z takimi młodymi jest, to zaraz się czuje młodszy. Także to jest dobra rzecz. Wśród ludzi też. Starsi ludzie wśród dzieci, wnuków, to jak czują się zdrowsi. Tak, bo to powoduje, człowiek się cieszy, a stan psychiczny ma później wpływ na fizyczny. O, o. Chodzi Basieńka. No dzisiaj mamy 12, za 10 dni. Pani Sylwia obiecała, że przyjedzie nad morze i Basieńkę zabierze. Ale coś ostatnio pani Sylwia milczy. Nie dzwoni. W komentarzach nic nie pisze. Występowała w komentarzach jako Sylwia 1, 2, 3, zdaje się. Pani Sylwio, jest pani? Ogląda pani filmiki? Czy jest pani teraz tak zajęta w pracy, że nie ma czasu? No mam nadzieję, że wszystko w porządku jest u pani i że pani będzie tutaj za 10 dni. No muszę powiedzieć, że teraz są możliwe odwiedziny w naszym DPS-ie, ale podobno dla rodziny. Ale kto to tam wie, kto jest rodzina, a kto nie. Czyli pani Sylwia, jakby pani przyjechała za 10 dni, no to powiem, że pani jest jak jest rodzina i wejdziemy tutaj tym razem. Nie będzie tak jak ostatnio tutaj przez płot, tylko już tutaj sobie wejdziemy do bocianówki, usiądziemy, czy nawet tu na zewnątrz, tam przy tym stoliku betonowym posiedzimy, pogadamy. Także no, czekam z niecierpliwością. Basieńka rośnie. Pociecha. Coraz większa. Messerschmitty latają. Strasznie mi się podoba to określenie. Pani, która użyła w komentarzu. A jeden tam poleciał. A już dołącza do całej gromadki. No, proszę. Ja przyszedłem do drzewa. One też do drzewa. No i teraz drzewo będzie atrakcją do zabawy. O, jak jakieś larwy wspinają się. O, a tu kicia. Która to jest? Pusia? Pusia Pysia, kiciula, cię dawno nie było. A gdzie ty idziesz? Co? Pysia Pusia. O.
proszę, pojawiła się. Idzie. Poza przestrzeń idzie. O. Czyżby ona tak samo jak pieszczoch urzędowała w Jarobinie? O, nie ma jej. Jest tam. Tam poszła. Aha, poszła tam. I gdzie ona idzie? Idzie w poza przestrzeń. Tam chyba polować na myszy. Czyli nie do Jaromina, bo do Jaromina to jest w tamtą stronę. To tam chodzi pieszczoch. A ona tutaj. Kicia, gdzie idziesz? Kiciula. Co? Gdzie idziesz? Uważaj tam, bo ci borsuki złapią. Poszła, nie ma. Widzicie? Poszła. Oj, Basiorek przyszedł. A ty, Basiorek, gdzie idziesz? Też pójdziesz? No i też następny. I następny. No, trzeba przyznać, że ta dziura to kotom pasuje. Bo to nie trzeba się wspinać, tylko chyc i już jest w innym świecie. Jak ja to nazywam, poza przestrzeń. A nasze Messerschmitty ganiają tu w najlepsze. Albinka jeszcze z nimi. Leci ogon w górze. O! O, proszę. Myślałem, że żaden kot nie usiądzie na tej półce. Tutaj. Bo zrobiłem tą półkę tak. Nie za bardzo byłem przekonany. Ale jest. O, widzicie. Mila usiadła sobie tam. Majeczka idzie. Idzie ta nasza mała kruszyna. Idzie. Stała dzisiaj cyca. O, siusiu robi. Nie myślałem. Dostała dzisiaj cyca. Mamusia wylizała. Ją tak, tak ładnie lizała, lizała. O, proszę. Kotek. Straciła rodzeństwo. Mamuśka ją zostawiła. Ale ma drugą mamuśkę, chyba jeszcze bardziej kochającą. Bo ta jej nie zostawia. I proszę, i cyca daje. I się bawi. I poliże. Jak lubią w trawie. Jak im się to podoba w trawie. A tamten wchodzi. O! Sforsował. Poszedł. Przeszedł górą. I drugi. Proszę. Tak. Jaka to zabawa, szeleści. Pocieszne te koty zrobią ten garb taki koci, ogon w górze, sierść postawią, takie małe zuby. O. Jak to dorosłych udają. Jeden przez drugiego fikołki robi.
to koty lubią taką skoszoną trawę. O, a tamte idzie. 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 Proszę, na górę wszedł. Wszedł na górę. A to urwis taki. Bohater. Urwis bohater. O, idzie. Idzie, teraz pójdzie. O, idzie tutaj. No, będziemy go śledzić. O, Basiorek przyszedł na kości. Idzie ten urwis, zajdzie. Gdzie on jest? A tam. Wraca z powrotem. Ach, choroba. Ale mnie w konia zrobił. Muszę wracać. Idzie, on się podział. Staje się, że chyba już zleciał. Tak, już jest na ziemi. Ale szybki. Ale szybki. Oj, pociechy, pociechy. No. Damy sobie spokój. 22,5 minuty, kochani. To na razie.